A witam na holu. Na holu witam. Powiem wam, ja jak berety. Ja jak berety. Wyjechaliśmy po trzy rzeczy. Trzy. Po mięso mielone, po pomidory w puszce i po makaron, bo wpadliśmy na pomysł, że zrobimy spaghetti, bo już nie robiliśmy uhuhu. No i tak doszliśmy do wniosku, że będziemy robić spaghetti, to ja mówię, to chodź, to pojedziemy, bo w domu ani pomidorów w puszce, ani makaronu, ani mięsa, więc pojechaliśmy, nie? I oczywiście nas poniosło. Trochę tak. No i pojechaliśmy do Emmy. No i co? Wydaliśmy 176,28. Nie wiem, czy coś widzicie. 176,28. No, więc. Ale zaraz wam wszystko powiem, co i jak. A, i jeszcze ja chciałam coś do picia, bo strasznie mi się chciało coś pić ze smakiem i mówię, ale bym się tak napiła Heleny. A Helena jest też w wersji bez cukru. Już widać, że jakiś komar mi tu... Spadaj, komar. Rysiu, chodź! Przed chwilą Rysiu, czekał. Czekał, ale poszłam jeszcze do toalety, wróciłam i już się nie doczekał i poszedł sobie, Rysiu. No już tyle wypiłam, bo mówię, ale mam smaka na ten Helenę. Orężadę, no i była bez cukru i kupiłam, już wychlałam tyle. A wzięłam nawet dwie, powiem wam, na dwie wzięłam. No. Bo nie wiem, tak od 3 dni tak mi się chce coś, nie umiem się wodą napić. Nie umiem. Ja od razu zobaczę, po ile była napój Helena. 4,69. No to chyba taka normalna cena była. No, zaraz wam pokażę, co z siaty. Jeszcze wzięliśmy dwie zgrzewki, jak widać tu, wody jurajskiej, bo tam jest woda jurajska. A czemu wzięliśmy? Już przy okazji, jak byliśmy, to wzięliśmy. Bo była w promocji po złoty 29, więc cała zgrzewka za 7,74, więc weź, nie? No. Weź, nie weź, jak się opyla. No to wzięliśmy, no, wodę. Wodę wzięliśmy. Wzięłam kotkom Whiskas jednak, bo jest tragedia z tamtą karmą, ale nie mogę patrzeć. A po prostu po drugie stoi i śmierdzi, wiecie. Więc im wzięłam, nie będziemy się męczyć, ani ja, ani oni. Niech mają, co lubią. Ale miski nam nie dali. Nie dali nam miski tym razem, a dalej tam było. Ogłoszenie, chciałam powiedzieć, nie ogłoszenie, kartka wisiała dalej, że te miski dają. Więc za dwa dwupaki powinni nam miskę dać, a nie dali. No mi w sumie niepotrzebne jest, ale ja bym miała komu dać i tak mówię, komuś podaruję. Ale nie dali nam, no to ja nie wiem. W ogóle ta pani przy kasie to jakaś taka chyba pierwszy dzień była, czy co? Ja nie wiem. No, zostawiła nas w ogóle w tej kasie, nie? Poszła sobie gdzieś, nie wiadomo o co chodzi. Wzięliśmy sobie ciuciurki. A czemu? Bo tak przechodziliśmy koło cukierków i zobaczyłam te dokładnie takie. I od razu wiedziałam, że je chcę. Mówię, biorę. A mąż przyszedł i mówi, a jace krówki. Wzięliśmy tych garstkę. No i wzięliśmy krówki. Też takie żółte te. Ale patrzę niżej. A tam takie jogurtini. Takie jogurtowe, mówię, dobre będą, wiśniowe.
Mamy wiśniowe, truskawkę i brzoskwinia chyba. No to wziąłem jeszcze garstkę tych, bo mówi, że sobie do pracy będzie brał, wiecie, tak żeby sobie ciamlać, nie? A obok stały jeszcze zozole, mówi, weźmy jeszcze zozole. No to jeszcze wzięliśmy zozole. Nie. Zabraliśmy cukierków jak nienormalni. Po prostu, jak dzieci, wiecie, w sklepie z zabawkami, to my tak na te słodycze. I pierwszy raz widziałam takie zozole mango marakuja takie. To wzięliśmy i tu mamy różne smaki, wiśniowe, pomarańczowe, jabłkowe, wiecie, te normalne i te, nie? I te nienormalne. No, więc miksa zrobimy, część sobie mąż weźmie do samochodu, żeby miał sobie tako, nie? A część, mniejsza część zostanie w domu, żeby mnie nie kusiło. Tylko zobaczę jeszcze, czy one były dobre, krok. O, za te cukierki w sumie nie wyszło dużo, ci powiem. Tu za jedne wyszło 5,90, za drugie 4,50, za jedne 3 jest, za jedne 4, no to tak jeszcze. No ale jakby zliczyć 20 zł na cukierki, wydaliśmy same, nie? Ale co, jak smak był. Mamy to mielone mięsko, tam jest w tym mięsnym takie klopsowe, wołowo-wieprzowe, z tym, że tu jest 80% mięsa wołowego, a ja sos do spaghetti lubię robić na wołowym, bo nie wiem, tak jakoś lepiej mi smakuje, wiecie, bo ja tu długo tak duszę, bardzo, że się tak fajnie redukuje, nie zagęszczam żadną mąką, nic, tylko po prostu daję nie mięso, cebulę, czosnek. Zalewam to pomidorami albo pasatą i to się tak dusi. No. Aż se dojdzie. Więc wzięłam takie i ono jest ogólnie po 22,99. Takie batony są mniej więcej po takie kiełbaski już gotowe. Mniej więcej po pół kilo. Tu jest dokładnie 510. No, 11,72 takie kiełbaska, 80% wołowego, wiecie. No, to będziemy robić spaghetti bolognese. Wzięliśmy jeszcze polędwice z indyka. Chciałam 15 deko, ale się ukroiło 19, mówię, dobre, nic się nie stało. No wiecie, taka ładnie pachnie, taka z indyka, wędlinka, bo chleb jest, nie ma wędlinki, wędlinka zjedzona. Została zakupiona gulaszowa. Gulaszowa mężowa, dla mnie kaczuszka. Dzisiaj kolacja, widzicie, nie? No. I wzięłam jeszcze wołowina z curry pikantny, taki. Bardzo lubię te z bifona, bardzo mi ten makaron smakuje. Chociaż amino też zjem, lubię też czasami gulaszową, czy tam barszczyk czerwony, no ale te z bifona najlepiej mi smakują, a kaczka to już szczególnie, jak zobaczyłam tą kaczkę, to szoknie, więc będzie jedzona. No i mamy makaron, ten, po który pojechaliśmy, znaczy konkretnie nie ten. Miałam w zamiarze kupić Barille, ale z Barilli nie było spaghetti, makaronu. I były tam takie, wiecie, była Lubella w promocji, chyba jak się weźmie 2 po 3,99, ale ja tą Lubellę tak średnio. Te tanie takie makarony, wiecie, po 3-4 zł, to one są też takie w większości, że jak się ugotuje,
to później takie aż przeźroczyste są. Nie wiem, nie są smaczne dla mnie w smaku. A jak już zainwestowałam, wiecie, w dobre danie to ma być dobre. Więc wziąłem, w sumie wyszło na to najdroższy makaron, jaki był, bo on był po 8,99 chyba. Nie żebym się chwaliła, no ale taka cena. Ale wiecie, włoski, no na jednym to było nawet napisane, że zawiera jajka, więc mówię super, no, że się pochwalili. Ja mówię, to jak tak piszą, że zawiera jajka, to na pewno tam jest jedno jajko na 15 kg mąki. Więc super makaron. Wzięłam taki makaron na dwa opakowania, więc będziemy spagetować w najbliższych dniach. No i było trójpak mutti. Patrzyłam tam na inne, ale to wiesz, to są dla mnie pewne pomidory w puszce, więc się nawet nie zastanawiałam, a wzięłam trójpak dlatego, bo dwa czy trzy zużyję. Na pewno dwa, nie wiem czy trzy, dwie czy trzy puszki. I akurat są drobno krojone, wiecie, taka pulpa, nie? Więc wzięłam to, bo to było ten trójpak za 3,16. Tu ile on był? Kuźwa, pulpa pomidorowa 2 plus 1, 16,99 za 3, a pojedyncza puszka była po 8 zł bodajże. No. To się opyla i te pomidory są bardzo dobre, bardzo je lubię. Zresztą pasaty i inne rzeczy z tego też, bo naprawdę są z pomidorów i pomidorowe, no. Bo wiecie, niektóre te puszki to też są takie, szczególnie z tych tańszych, że się otwiera, to w ogóle nie czuć pomidorem, tylko puszką. Jest więcej w ogóle wody tej zalewy niż. A później tego nie chce nikt po prostu jeść. Człowiek zaoszczędzi 5 zł. A sam to później je przez tydzień albo, no, albo wiecie, nie? No, dlatego jest jak jest. No, i tu jeszcze padły chipsiki, należy sobie wziąć. O, wygraj kasę, coś czuję, że się zwróci. Stuwa będzie jak nic, ja wam mówię. Nawet nie zwróciłam uwagi, że to z kasy. Ciekawe, czy gramy. No, i chipsiki. No i to całe zakupy, nie? Pojechaliśmy w sumie po te trzy rzeczy i orężadę, a wróciliśmy z całą siatą i dwiema wodami z grzewkami. No, ja nie wiem. My tu nie możemy chodzić do sklepu, bo nas ponosi po prostu coś za bardzo. No. To tyle dla was dzisiaj mam i dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na ponowne oglądanie.